Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które na 3 dni przed Bożym Narodzeniem przypominają sobie, że nie mają prezentu dla stryjecznej ciotki od strony wujka Stanisława, to ten odcinek jest dla Ciebie. Ja jestem Krzysztof Inicki, a to jest moja klasyka słodyczy. Pokażę Wam, jak wyczarować fenomenalny czekoladowy prezent z niczego. W tym odcinku zamienię czekoladę w formie pastylek galetek na pyszne łomy czekoladowe z różnymi dodatkami. Ja pracuję z czekoladą rzemieślniczą w heletkach, bo im mniejszy kawałek czekolady, tym szybciej się rozpuści. Ale Wy spokojnie możecie użyć tabliczek czekolady, tylko pamiętajcie, żeby wcześniej ją dobrze i drobno posiekać. Wyróżniamy 3 główne rodzaje czekolady. Gorzką, mleczną i białą. Skupcie się na gorzkiej, bo ta jest najłatwiejsza i wybacza najwięcej błędów. Żeby zrobić łomy, najpierw muszę rozpuścić czekoladę i wywołać jej powtórną krystalizację. Potocznie nazywamy to temperowaniem. Temperowanie jest potrzebne po to, by czekolada zestaliła się ponownie i rozpuszczała się nie w palcach, a dopiero w ustach. Czekolada jest wymagająca i potrzebuje dużo uwagi. Nie próbujcie rozpuszczać, temperować 3 czekolad naraz, bo to się po prostu nie uda. Rozpuszczam 80% całej czekolady, z którą pracuję, czyli na przykład 800 gramów z kilograma. Robię to w kąpieli wodnej. Podgrzewam czekoladę do 42 stopni Celsjusza. Najlepszym urządzeniem do tego jest kuchenka mikrofalowa. Ja niestety takiej nie posiadam, dlatego używam kąpieli wodnej. Pamiętajcie o tym, żeby mieszać regularnie czekoladę, ponieważ para wodna osiąga temperaturę 100 stopni Celsjusza. Czekolada nie jest w stanie wytrzymać tak wysokiej temperatury. Skontrolujcie temperaturę termometrem. Jeżeli przegrzeliście czekoladę powyżej 42 stopni Celsjusza, odstawcie ją na stronę i poczekajcie, aż temperatura opadnie. W tym momencie dosypcie 20% czekolady, której nie rozpuściliście, czyli te 200 gramów z kilograma. Mieszajcie do rozpuszczenia dosypanej czekolady. Ta metoda nazywa się metodą zasiewania. Jest sposobem na powtórną krystalizację czekolady. Dzięki temu czekolada po zestaleniu będzie odporna na dotyk i chrupiąca. Ważne jest, żeby po rozpuszczeniu dosypanej czekolady jej temperatura nie przekraczała 33 stopni Celsjusza. W tym momencie czekolada jest gotowa do pracy. Możemy jej użyć do wylania na przykład łomów. Wylewam czekoladę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Forma nada kształt wylanej czekoladzie, a papier ułatwi później jej wyciągnięcie. Uderzam formą kilka razy, by czekolada rozprowadziła się równomiernie po niej. Tutaj panuje zupełna dowolność w dodatkach. Pamiętajcie tylko o tym, żeby były suche. Żeby nie były to na przykład nasączane bakalie albo świeżo kandyzowana skóra z pomarańczy. Pamiętajcie o 2 aspektach. Pierwszy to jest oczywiście kombinacja smaku. Gorzka czekolada jest mocnym i dominującym smakiem, więc dodatki powinny być bardziej neutralne. Biała na przykład jest słodka i płaska w smaku, więc wymaga bardzo mocnego dodatku. Dobrze, gdy dodatki są widoczne wewnątrz w przekroju czekolady, a także na jej wierzchu. Teraz rozpoczyna się proces krystalizacji. To może zająć od 15 minut aż do 2 godzin. Pamiętajcie, że czekolada nie lubi wody. Jeżeli chcecie ją wstawić do lodówki, by przyspieszyć proces krystalizacji, czyli tężenia, dbajcie o to, by nie spędziła tam zbyt dużo czasu. To znaczy, jeżeli będzie tam za długo, powyżej powiedzmy 30 minut, po wyciągnięciu na zewnątrz nastąpi punkt roszenia, czyli zgromadzi się woda na jej powierzchni, a woda na powierzchni czekolady to dramatyczny defekt i fatalny efekt wizualny. Tego nie chcecie. W pełni skrystalizowaną czekoladę przechowujcie w pomieszczeniu w temperaturze do 21 stopni Celsjusza. Takie super idealne warunki dla czekolady to jest 18 stopni Celsjusza i wilgotność powietrza do 60%. Po krystalizacji czas na porcjowanie. Tutaj jest dowolność. Możecie użyć noża, możecie łamać ją w rękach tak jak ja, nieregularnie. Ma to także swój urok. Zobaczcie, że użyłem wstążeczki biało-czerwonej, bo to polska czekolada z polskich kakaowców. Sposób zapakowania i prezentacji jest dowolny. Ja oczywiście przeszedłem totalnie na skrót i zrobiłem to w najłatwiejszy możliwy sposób, bo oczywiście jestem takim leniem, ale Wy macie olbrzymie pole do popisu.
sposób temperowania przez zasiewanie jest identyczny dla wszystkich trzech rodzajów czekolad. Czyli tak samo postępuje z gorzką, z mleczną i z białą czekoladą. Jeśli podjęliście wyzwanie, zrobiliście te łomy i one naprawdę wyszły, to podzielcie się tą informacją w komentarzu. A jeżeli znacie kogoś, komu jeszcze można uratować te święta, podzielcie się też tym filmem. Kciuk w górę od tych, komu przydała się ta informacja i ten film. I oczywiście przycisk subskrybuj od tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Jeżeli potrzebujecie więcej porad, więcej dobrego cukiernictwa, zajrzyjcie na klasykasłodyczy.pl. A wszystkich innych zapraszam do śledzenia Instagrama, bo na nim też dużo się dzieje. Wesołych świąt!